Cześć, z tej strony Mateusz z kanału Przekaz Akwarystyczny. Witam serdecznie. Dzisiaj chciałem troszkę opowiedzieć o książce, którą widzimy. Jest to książka, która starszym kolegom, koleżankom, wszystkim miłośnikom akwarystyki, którzy mają już kilkadziesiąt lat, przypomni stare dobre czasy, a jeżeli ktoś młodszy będzie to oglądał, to na pewno też go ten temat może zaciekawić, a może i uda się takiej młodszej osobie gdzieś znaleźć jeszcze na aukcjach taką książkę, zakupi ją sobie i będzie miał okazję przeczytać. Ta książka towarzyszy mi już naprawdę kupę lat, tak naprawdę przez całe życie. Ja ją odziedziczyłem po swoim starszym bracie, który też zajmował się w jakimś tam stopniu akwarystyką. A od tego się to wszystko w sumie zaczęło u mnie. No i książka została potem przejęta przeze mnie jako mały dzieciak. Troszeczkę ją na pewno w jakiś sposób okaleczyłem. Niestety w środku gdzieś tam są pewne rzeczy lekko uszkodzone, no ale ona też ma swoje lata. Książka pod tytułem, jak widzicie, Ryby w akwarium. Autorzy Henryk Jakubowski i Jerzy Ring. Ten egzemplarz jest to, z tego co pamiętam, trzecie wydanie z 1983 roku. Także jest to już książka dosyć leciwa. Ale bardzo, bardzo, bardzo gorąco, jeżeli ktoś ma, to wie, można ją polecić wszystkim. Jest to pozycja, która chyba robiła furorę w latach 70., 80. i podejrzewam, że jeszcze do połowy lat 90. królowała. Więc jest to pozycja, którą warto jest w swojej akwarystycznej bibliotece posiadać. Te informacje, które tam są, są naprawdę bardzo, bardzo interesujące. I niekiedy właśnie z tego, co ja zauważyłem, są w ciekawszy i lepszy sposób przedstawione niż ta literatura, która jest teraz obecnie, bo dużo książek, które wychodzą, to jest tak naprawdę powielanie czegoś, do tego się okładką różni, zdjęciami, treść jest lekko zmieniona, nawet w niektórych niestety zdarzają się poważne błędy. Ta książka jest naprawdę bardzo, bardzo fajna, bardzo interesująca. Schemat jest taki sam jak w każdej innej tego typu książce, która mówi nam o akwarystyce. Jest tutaj oczywiście działy takie jak w innych o akwariach, jak założyć akwarium, o różnych rybach, o chorobach, o roślinach. Tylko ta pozycja jest o tyle ciekawa właśnie z racji tego, że była wydawana prawdopodobnie chyba od samego końca lat 60., no dajmy na to tam od początku lat 70. I co jest śmieszne, dużo jest tam rzeczy opisanych w tej książce. Na dzisiejsze czasy wydaje się to czasami śmieszne, ale no w taki nietypowy sposób, ponieważ niektóre rzeczy już wyszły z użytku, pozmieniały się, czasy się w ogóle zmieniły. Ale dużo znowu informacji, które są tutaj zawarte, jest naprawdę takich fundamentalnych, na których człowiek, który zaczyna akwarystykę, bądź też już jest nawet osobą wtajemniczonym człowiekiem, może sobie na bazie tej książki naprawdę fajnie radzić z akwarium. Ja postaram się w wolnej chwili, tak jak zawsze to mówię, no, omówić kilka takich rzeczy z tej książki, które
Ja muszę oczywiście to najpierw przeczytać, ale, znaczy ja już to milion razy czytałem, ale chcę wam z tej książki wyłapać takie smaczki, które mogą niektóre osoby bardzo zainteresować. Starsi akwaryści, akwarystki będą się śmiać, będą wspominać, a młode osoby mogą być wręcz zdziwione, że takie historie się działy, że takie miały miejsce, że takie opisy w ogóle są w książce akwarystycznej. I pozycja, tak jak już mówiłem, godna polecenia, bardzo, bardzo fajna. Zawsze wracam do tej książki z wielkim sentymentem. I no, jest u mnie taką czołową pozycją. Mam jeszcze kilka fajnych książek związanych z akwarystyką, ale na pewno tą chciałem wszystkim przedstawić, bo to jest moja ulubiona. Przez lata mi towarzyszyła. Wiecie, jako dzieciak to człowiek najpierw zachwycał się kolorowymi ilustracjami, które tam są, rybek, roślinek. Potem jak już zacząłem czytać, no to jakoś sobie tam dukałem i próbowałem zrozumieć, o co tam chodzi. No ale jak się jest dzieciakiem, no to nie mamy żadnych podstaw z chemii chociażby, z biologii, i niektóre pojęcia my to przeczytamy, ale no, po prostu nie wiedziałem, o co chodzi, wielu rzeczy nie rozumiałem. Teraz po latach, jak czytam tą książkę, to naprawdę wiem, że no, kiedy bym do niej nie zajrzał, otwieram sobie jakąś tam tematykę i wiem, że mogę naprawdę cenne informacje tutaj uzyskać albo sobie coś przypomnieć, bo wiecie, czasami w jakimś tam temacie gdzieś tam człowiek coś usłyszał, przeczytał, ale później czasami w jakimś temacie słyszy się też milion różnych innych opinii, wypowiedzi i nie wiem, po 2-3 latach gubimy się w tym i chcemy jeszcze wrócić do źródeł i zobaczyć, jaka jest tak naprawdę prawda, albo zbliżyć się chociaż do prawdy. No i w zasadzie tyle na początek. To jest taki wstęp, a postaram się jeszcze, podejrzewam, że muszę to na jakieś filmy rozłożyć. Zobaczę, w jakiej formie to będzie, ale na pewno poczytam i coś popokazuję, co tu jest ciekawego zawartego. Także pozdrawiam wszystkie osoby, które są posiadaczami bądź też były posiadaczami takiej książki, bo to są ludzie, którzy na pewno już na akwarystyce zjedli zęby. Pozdrawiam również wszystkie inne osoby, które są młode i dopiero mają apetyt na akwarystykę, albo osoby, które chcą dopiero wejść w ten świat akwarystyczny. Naprawdę, zanim wejdziecie na jakieś fora internetowe, zanim zaczniecie cokolwiek robić, zanim nakupicie też masę tak zwanej, może to brzydko powiem, nie powinno się tak mówić, ale makulatury, to polecam znaleźć taką książkę, tą polecam, bo tą dobrze znam, ewentualnie jakiś inny starszy egzemplarz książki, który może od jakiegoś kolegi, koleżanki starszej zostanie polecony, i zagłębić się w tego typu taką dawną literaturę akwarystyczną, bo to jest po prostu siła, moc i potęga. Taka niewinna, stara, ściurchana książka, a naprawdę wymiata. Wymiata, jest bardzo fajna i niejednemu mądrali by nos utarła. Także zachęcam wszystkich do czytania i mam nadzieję, że uda mi się w następnych filmach zrealizować to, co mówiłem, czyli wyłapać takie różne najciekawsze rzeczy i o tym opowiedzieć.
Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.